Witajcie, myszki, z tej strony Treol, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na lokacji Equestria jako Królestwo Brodfeld. W ostatnim odcinku udało nam się wygrać wojnę domową z bardzo, ale tu potężnym przeciwnikiem. Okej, okay, czyli mamy sojusz z Królestwem, znaczy się z Księstwem Lushi. I teraz mamy oczywiście małżeństwo. I oprócz tego jeszcze księżniczka do nas dołączyła, czyli to, co mówiłem. Tak. Podoba mi się. Nie, jeżeli księżniczka ożeniła się i nie, jeżeli ożeniła się do naszego księcia. Zgaduję, że mogą wysyłać to do innych królestw, ale nie wysyłali. Jak to wygląda z wami, ponieważ ostatnio... A, wy będziecie mieli rewolucję. Okay. Bo ostatnio było to samo i takie jakoś nie patrzyłem na to. Okej, okay, więc w głównej mierze będziemy tutaj próbowali cokolwiek osiągnąć. Oczywiście będziemy próbowali, żebyśmy to król został przy władzy, ponieważ on ma najlepszą ścieżkę. Więc na razie tylko idziemy, no, te fokusy, które nam cokolwiek dają. Okej. Tak, wygląda na to, że pozbyliśmy się. I pytanie jest takie, czy ktoś do nas dołączył, bo widziałem. Tak, dołączyła do nas Teresa i podoba mi się to, dlatego że ona ma super statystyki. I nie mamy żadnego od infantry, więc to akurat się przyda. Co tutaj mamy? Civil War Aftermath. No to wiadomo, że to tak będzie. A jak na razie będziemy ciągnąć tutaj. Wygląda na to, że mamy dosyć dużo spokoju, więc nie musimy się zbytnio tym zajmować. Tutaj mamy deportację. Okej, okay, czyli tak. Chodziło o to, że po prostu z tym Enrico, że była deportacja, ale my takie nie martw się, Enrico. Jesteś z nami. Pytanie jest takie, czy będzie z nami. Zaraz, co tutaj jest? Tak. Gdzie jest Victorius? Tam jest, że Victor... Nie ma takiego celu. Victorius Girl. A, Virtuous. Tego też nie ma. Jakby napisał Virtuous, a może po prostu źle napisałem to? Evit? Nie. Naprawdę chcę sprawdzić, o co chodzi. A Virtuous Government. To jest fokus. Nie mam tego. No to nie mogę tego skończyć. Może to jest inny kraj? Może ten drugi kraj? Dobra, na razie robimy a humble opinion. Myślę, że się nie zgodzimy z własnym synem, ponieważ my jesteśmy jedynym władcą, który pozbył się rewolucjonistów. Więc tak, możemy pójść w demokrację. Co wiecie? Nie będzie fajne, dlatego że dlaczego mielibyśmy pójść? Albo w militarystyczne królestwo. Wiadomo, że pójdziemy w militarystyczne królestwo, co wy wymyślicie. Więc to na razie tyle, a my musimy jeszcze tutaj porobić. Podoba mi się ta jedna fabryka. No, podoba mi się, że możemy jedną fabrykę zdobyć teraz. Jak na razie to my musimy poczekać. Tutaj się jakieś inne rzeczy dzieją, jest ich mega dużo. Możemy to wyłączyć, bo pamiętam, że były gdzieś opcje. New squad attack, always major.
Nearby only, tak. To w sumie jest wszystko włączone, okej. Dlaczego tutaj jest polski orzeł? Znaczy się wygląda trochę jak polski orzeł. Znaczy się wiadomo, że tutaj jest dużo państw, które tak w sumie jest nawiązanie do istniejących. Ale w sumie nie spodziewałem się, że będzie orzeł polski, a ci to... Nie, nie, nie pamiętam, które państwo jest właśnie nawiązaniem do Polski. Zawsze możecie napisać w komentarzu. Dobra, ale w międzyczasie zajmijmy się różnymi sprawami, czyli musimy odbudować swoje państwo, co nie idzie zbyt szybko. I jak to będzie w później? W głównej mierze to my po prostu zamienimy się w supremacystów, co... Nie wiem, czym będzie Gambit. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, możemy cel narodowy zrobić. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie, dlatego że... tak, możemy tego gościa dać, tego gościa, tego już nie. Tego też. Dime Nation. Nie. Oh no. No można było się spodziewać, że w pewnym momencie uderzy. Ale gdzie możemy się pozbyć? Tutaj możemy. No. Trzeba będzie, że tak powiem, szybko się zająć tym. Więc chyba zostawiamy drzewko polityczne i przejdziemy do drzewka ekonomicznego, bo dosłownie trochę słabo jest. Okej, przyjaciele, możecie nam dać? Nie. Nie, fajnie. Okej, a możemy coś innego porobić? Takiego nam się przyda? Nie wiem. Na razie się zajmijmy tymi badaniami. Oficer Corps, no to nie. Możemy powiększyć tutaj naszą gospodarkę. Nie wiem, wygląda na to, że nie możemy zwiększyć pobór. To nie jest jakiś tak mega potrzebny teraz. Okej. Ty też nie możesz wziąć. Has completed victory in the civil war, freedom isn't. No to jest ok. Tego to nie mamy. No tego to tylko możemy zrobić, kiedy już dokończymy. Ty masz fajne pusty. Ale zobaczmy, czy nie ma jakichś innych. Stabilność. No, ciebie byśmy dali, bo ty masz busty do fabryk budowania. Byśmy powinni bardziej te fabryki pobudować. Te wojskowe nie są nam teraz potrzebne, na ten teraz. A tutaj się biją między sobą, więc trochę słabo. Ale zobaczmy, jak to będzie w przyszłości. Okej, więc na razie sobie tym się zajmujemy. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony usuwamy ryzyko tego i zamieniamy na to. What? Nie, usunęliśmy w ogóle, okej. Ale czy coś tutaj mamy? The social development will be imponable completion. Okej. Czy jest coś tutaj takiego ciekawego? No to jest coś w stylu takim, że
aż tak bardzo nie jest nam potrzebne. Na razie może się tym zajmijmy. Poverty, to jest coś tutaj. No tak, no powoli się zajmiemy tym. Okej, okay, jakieś idea na to tutaj. Czy coś się ciekawego dzieje na świecie? Tutaj ci się dzieją, ale tak to zbytnio nie, niezbyt. Koło nas się trochę biją, ale ci to padają już od dłuższego czasu. Okej. Więc czas nieco poprawić nasze statystyki. Jak to wygląda z tym? Szczerze powiem, tak naprawdę ulepszanie tego to jest na poziomie takim, że w sumie nie jest aż takie bardzo potrzebne. Pytanie jest z tym illiteracy. No to nie, to trochę byśmy sobie mogli poprawić to. Ale zanim dostaniemy kolejny research slot, to trochę minie. Dobra, wysyłamy do was, pomożecie nam? Proszę. Bardzo proszę. Pomogli nam. Nice. Minus 8 to... No nie, no to jest dobrze. Dobra, tutaj nieco szkół sobie pobudujmy. Na razie tego nie będziemy wyłączać. Mamy coś? Nie, dobra, pozbieramy sobie na gości. Tutaj chyba już trochę fabryk się wybudowało? Chyba nie. Kiedy piszę, że to się wybuduje, bo w sumie patrzyłem, za 2 lata. Jej. Dobry wybór zrobiliśmy, że za 2 lata dopiero będziemy mogli to zrobić. Okej, okay. Tutaj mamy szkoły przy świątyniach. Szukam odpowiedniego słowa. Tak naprawdę my usunęliśmy głód, więc w sumie nie ma sensu tutaj jakoś się na tym żalić, ale już tutaj zakończyliśmy, więc możemy pójść robić nasze cele narodowe. Tak, stary król zostaje przy władzy. To jest pomiędzy tymi dwoma. Ok, więc jeżeli zostanie Gambit... Discipline the Sun... Niuchy... O, nie, nie. Wiecie co, może zrobimy Gambit Refuse, ponieważ wydaje mi się, że ten to jeszcze jest gorsze niż to. Okej. Okay. Ja czytałem taki najpierw tak czytam sobie prawą stronę i takie ale tu jest złe, tutaj bardzo, bardzo niedobre. Czy ty... co ty dajesz tam? Research Speed? Ty, Lando, w sumie ty jesteś lepszy. To coś, co tam jest. Przynajmniej. I takie, że ale niedobre to jest, trzeba coś innego. Po czym patrzę na drugą stronę i takie, to jeszcze gorsze jest. Okej, weźmy sobie tego gościa. Nie wiem, czy to jest ono, czy ona, czy on. Nie wiem, trudno określić. Okej, coś tutaj... Tak, na razie gospodarkę robimy. Potrzebujemy wybudować przynajmniej te fabryki. Te fabryki są dla nas ważne. Okej, tak. My tutaj przetrwamy. Niech żyje król. I możemy robić war propaganda.
Moglibyśmy, tylko chyba nie zrobimy tego teraz. Okej, więc tak, ty dajesz nam stabilność. Ciebie nie możemy wziąć. Ciebie nie możemy. Ciebie to później weźmiemy. Ciebie można byłoby wziąć. No, ciebie i ciebie chyba weźmiemy. Najpierw tego księdza weźmiemy. I tyle. Czy możemy już? Tak, możemy już zmieniać. To jest dobre dla nas. Ten military grow trochę jest taki minus, bo nie powiem, nie jest to dla nas jakieś mega ważne, ale nie wiem skąd w sumie dokładnie to wzięliśmy. Ogólnie stabilność mamy, szczerze powiem, okej. Okay. Comet side. Okej. Dobra, niech żyje król. Czas powiększyć swoją władzę. Prawnie. Tak, pamiętajcie. Szukamy podstaw prawnych, żeby tutaj to przejąć. Okej, coś tutaj mamy ciekawego? Nie, na razie mogłem sobie to wyłączyć, bo w głównej mierze chcę, żebyśmy sobie trochę nabili tego. Tutaj sobie weźmiemy War Industrialist, Barta Herbsa, a później coś. Gdzie powinniśmy potem. Tutaj mamy geniusza i eksperta. Jezu, co to za muzyka. Okej. Nie wiem, czy War Industrialist teraz jest najważniejszy. Myślę, że Partial Mobilization byłoby lepsze. Na razie przemowa króla. Dobra, coś tutaj mamy. Cultural. No, nawet. To jest lepsze. TBU. 12 Building Union. Tutaj jest 12. Okej. Czy coś tutaj w ogóle jest takiego, że nie możemy wziąć? Nie, niezbyt. Okej. Podoba mi się to. Moi poddani, nie wiecie, jak bardzo cierpię. Tak, tutaj, że takie, że o, nie może nic robić, ta ostatnia rewolucja tak nas przeciągnęła pod nie, teraz musimy powstać od nowa i w ogóle te wszystkie rzeczy i fajnie, bla. Okej, co jest taki minus? Dostajemy. No, chyba się nie opłaca na razie doktryn zrobić, póki nie osiągniemy limitu, ale przydałoby się jakiegoś generała zrobić. Na marszałka. A, ty jesteś marszał. Ty możesz być marszałkiem. Tylko czy to jest takie typowe, że ona już zostaje, czy to jest takie, że nie, że zmienia się. I tak możemy wydać punkt, więc nie ma problemu. Przynajmniej mamy marszałka i to się liczy. Okej, co tutaj możemy? Mamy już w sumie na to. To będzie mnie przerażać zawsze, gdy będę to odpalać. Czy możemy coś powiększyć? Możemy już prawie wszystko zrobić. Ula. Dobra, na razie sobie poróbmy tak po kolei. Mam jeszcze trochę manpower, ale wiadomo, to nie jest aż tak dużo. Okej, Marriott Court Uncover. Wydaje mi się, że powinniśmy ich zabić od razu. To jest nawiązanie do, jak się nazywało, Attack on Titans. Okej, co tutaj mamy? Organization Infantry. Ciebie nie będziemy mogli wziąć. Ciebie możemy. Ciebie w sumie możemy. No i możemy ciebie już dodać.
Tak naprawdę nie powiem. Jakbyś w ogóle, nie wiem, brał tą drugą część, to nie wiem, co by musiało być ze mną nie tak, ponieważ to naprawdę... No, tutaj nie ma żadnej ścieżki, która by była jakoś taka ciekawa. Dobra, więc czas na... Musimy wynagrodzić Złotej Gwardii. Okej, tutaj się połączyli. Czyli w sumie naszym ludziom. Czy coś tutaj mamy ciekawego? W sumie niezbyt. Dobra. Jak to wygląda z... Możemy sobie przesłać do jednego generała. Jak to wygląda z naszymi dywizjami? Bo tak chyba trochę się pozbyliśmy ich? Tak. Trochę się pozbyliśmy ich. W sumie pisze, że możemy zacząć produkować, więc... To jest dobry znak. Okej. W stolicy. Podoba mi się, że nasza stolica jest dosłownie koło państwa i zapewne będziemy go jakoś atakować. Okej. I... Jak to będzie z tym gambitem, bo ja chcę, że tak powiem, przegrać go. Bo wtedy nie będzie aż tak źle. Ale nadal jesteśmy tutaj jako przywódca, więc jest wszystko ok. Nie ma problemu. I jak to wygląda? O, miałem to włączone. Tak, army regrouping damy. I jak przegrać to? Chyba jak to zrobimy, to przegramy. Znaczy się przegramy, że rozpoczniemy gambit. O, tak, Iron Guard. Okej. Crush the Rebel, do not... Wydaje mi się, że to zrobimy. Tak, że zrobimy Gambit Refused. I w głównej mierze dzięki temu będziemy mogli zrobić tą część, czyli tą, która nie będzie polegała na tym, że wszystkich się pozbędziemy. Tak, mamy kolejny plan. No, wydaje mi się, że to byłoby mniej mordercze niż ta część. Tak, mamy kolejny plan. Another plan. Więc w głównej mierze w sumie teraz musimy przejść przez to kolejne drzewko. Mamy plus 10. Wow. O, trochę sporo. A więc tak, War Industrialist raczej nie zdobędziemy, bo teraz mamy same minusy. Okej. O, no ostatnio zauważyłem, że jak mamy minusy i mamy już na minus, to się nie dodaje. I to jest, nie wiem, czy to jakoś ostatnia zmiana była, czy coś takiego, ale wydawało mi się, że kiedyś to było ciągle, że minusy dostajemy. Chyba, że ja to za chwilę zobaczymy kolejny minus, ale nie sądzę, już powinniśmy dawno zobaczyć. Więc z jednej strony podoba mi się ta zmiana, a z drugiej strony nie zauważyłem, kiedy była ta zmiana dodana. I tyle. Okej, kolejna dywizja, bardzo chętnie was przyjmiemy. Wy możecie też trochę poćwiczyć. To też jest dobry moment, żeby te wszystkie dywizje trochę wyćwiczyć. Więc tak, lekcja w pokorze. Tak, pies się odpalił. Okej, więc w głównej mierze tutaj jest cały event o tym, że po prostu powiedzieliśmy swojemu synowi, że ty głupcze, ty, my możemy rządzić całym światem, a ty co? Chciałeś jedynie bandytów załatwić i tyle. No okej. Więc zajmiemy się tymi
arystokratami, ale na dzisiaj to będzie koniec. Mamy już nowe państwo, które się nazywa Legionary Broadfet. Podoba mi się, że mamy ten właśnie, że Legionary, jak to było, legionarna, chyba to się tak tłumaczyło, ale w sumie koniec końców to jest coś takiego, że to jest ten sam władca, po prostu chodzi. Antykomunizm jest zauważony teraz. Tylko jest taki problem, że teraz jest coś takiego, że to my kontrolujemy całe państwo, nie ma parlamentu, nie ma nic. Teraz tylko my rządzimy i mamy tą przerażającą twarz. Okej, widzimy się w kolejnych odcinkach. Bo z wami Trehol. No to cześć!